Pomogę. Lokalna grupa działania Ziemia Dotyku obejmuje gminy Chęcza, Łysomice, Łubianka, Opolo Biskupia. Ziemia Gotyku to fundacja, która realizuje projekty z Funduszu Unii Europejskiej. To właśnie pastorówka. Kiedyś tam pastora. Zbudowany w 1912 roku. Tak, właśnie. Dzięki funduszom unijnym odnowiono elewację budynku poprzez zmianę stolarki okiennej. A na parterze jest świetlica wiejska, która została wyremontowana z pieniędzy Unii Europejskiej. Służy celom kulturalno-społecznym. Także jeśli będziecie w pobliżu, nie zapomnijcie do nas tu przyjechać! Z każdym dniem nasza pastorówka piękniała. Nabierała nowego blasku. Jest perełką na mapie gminy Chęcza. Odzyskała dawną świetność. I jest naszą wizytówką. Mamy w naszym zegnie jeszcze jedną, ale za to ludową perełkę. A co to? To Malwa! Pracownia rękodzieła ludowego i artystycznego. Cześć. Cześć! Cześć! Proszę, zapraszamy. Dziękuję. 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 Proszę, zabierzcie sobie kolarę. Właśnie była prowadzona szkółka rękodzieła ludowego za piecek. Był to projekt współfinansowany przez Unię Europejską, realizowany przez Centrum Inicjatyw Kulturalnych gminy Chęcza. Projekt ten realizowany był w Zelnie i Sowkowie. Uczyliśmy się malować na drewnie, na szkle, robiliśmy kwiaty z bibułki, korale, broszki, bransoletki. Takie twórcze spotkania zmieniły nasz pogląd na rękodzieło. Sztukę ludową, no też fajnie jeszcze zrobić samemu. Pobyć w pięknym miejscu z sympatycznymi ludźmi. Ej, tu kogoś zasłania wszystkie. To nieprawda! Byliśmy również w ramach projektu Muzeum Etnograficznym w Toruniu. To wspaniała wyprawa w dawne czasy. Oraz spotkanie z kulturą ludową. Projekt już się skończył, ale czeka na ciebie i na ciebie też w każdy piątek Malwa. Jesteśmy w miejscu, gdzie zbudowano tę płatkę. Wiecie z jakich funduszy? Z Unii Europejskiej. Jeszcze raz zapraszamy was do Zelna, do pastorówki, do Malwy, do biblioteki. Oprowadzały was Agata Wisniewska, Kinga Śmigielska, Oliwia Jakubowska.